Dzisiaj opowiem Wam o rasie Anglo-Arabczego. Dzisiejsze informacje będą pochodziły z książki Justyny Felgenau Konie rasowe. Szajga powstał z krzyżówki ogrów arabskich z kroczami węgierskimi pół krwi. Dzięki temu szybko zdobył popularność, ponieważ z krętymi węgierskimi kroczami to było bardzo dobre zwierzęta. Eleganckie jak na Arabę przystało, lecz większy, bardziej kalibrowe od swojego ojca. Tymczasem, aby utrzymać podobieństwo do konia arabskiego, do nowej rasy ograniczono dopływ innej krwi. Do rozrodu były przeznaczone klacze o mocnej i krępej budowie oraz odpowiedniej ogiery. Od około 200 lat Anglo-Araby Szajga są hodowane w czystości rasy. Dopuszczalne jest ich skrzyżowanie jedynie z Arabami. Każdy koń tej rasy jest w typie orientalnym, choć nie zawsze w tym samym stopniu. Zwykle Anglo-Araby Szajga nie mają szczupaczego profilu głowy, odpowiadają europejskiemu wzorcowi koni wierzchowych eksterior. Anglo-Araby Szajga to konie eleganckie w formie Araba, lecz bardziej kalibrowe, wybudowane i o większych ramach. Mają krągły zacięte łopatki i szeroką klatkę piersiową, mocny grzbiet. Szyja jest lekko wygięta, dysk o profilu lekko zakrzywionym. Użytkowanie. Araby czystej krwi są używane głównie w wyścigach, a natomiast Anglo-Araby Szajga można wykorzystywać w różnych dyscyplinach sportowych, zaczynając od skoków wyścigów na ujeżdżaniu kończąc. Szajga pokazywane są także często na wystawach hodowlanych. Temperament. Anglo-Araby Szajga są często wybujałe, kapryśne, niespokojne, lecz mogą być wyjątki. Konie te nadają się dla osób doświadczonych po dobrym przeszkoleniu z przemiłymi i wiernymi towarzyszami na całe życie. Trzeba umieć się z nimi obchodzić stanowczo, ale delikatnie. Dość łatwo można je szkolić odpowiednio i spokojnie do tego podchodząc. Data i miejsce pochodzenia hodowane w założonej w 1789 roku stadninie Bolna na Węgrzech i w innych stadninach dawnych Austro-Węgier. Występowanie: Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy, Polska, Czechy i Rumunia. Cechy: żywy temperament, odważny, głowa, oczy duże, średnie wielkości uszy, delikatne, lekko rozdęte nozdrza. Żywa jedwabista, delikatna, maść przeważnie siwa, lecz można spotkać także gniadę, kasztanowate, karę. Ogon jedwabisty, delikatny, wysokość około 155 cm. Nogi mocne z małymi kopytami, sierść bardzo miękka.